Czy masz świadomość? Razem możemy stworzyć bardziej sprawiedliwy świat. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa, szczyt BRICS w Johannesburgu, sierpień 2023 rok. Klub polityczny BRICS jest nową rzeczywistością w stosunkach międzynarodowych. Stanowi on zarówno interesujący przedmiot badawczy, mogący być podstawą nowych twierdzeń, a nawet teorii dla współczesnej myśli politologicznej, jak również tematem istotnym z punktu widzenia wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną. Gracjan Cimek, globalne aspiracje grupy BRICS 2013 rok. Razem te 10 krajów reprezentuje 35% światowego PKB według parytetu siły nabywczej. Więcej niż 30% w grupie G7. I 45% światowej populacji. G7 reprezentuje mniej niż 10%. W nadchodzących latach BRICS prawdopodobnie będzie się dalej rozwijać, a zainteresowanie przyłączeniem wyraziło ponad 40 krajów, w tym wschodzące potęgi, takie jak Indonezja, Foreign Affairs. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Gracjan Cimek, profesor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Katedra Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, z tego co się zdążyłem zorientować, pan tematyką BRICS zajmuje się od ponad już dekady, czy tak? Tak, pierwszy artykuł opublikowałem jeszcze jak grupa była czteroczłonowa, grupa BRIC w 2011 roku po konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim. No dobrze, a czym jest BRICS? Jakby pan mógł wytłumaczyć zwykłemu kowalskiemu obywatelowi, który no coś tam wie o geopolityce, ale bez przesady. No, genetycznie rzecz biorąc, BRICS powstało w 2006 roku jako idea zbliżenia się do siebie państw peryferyjnych w sytuacji hegemonii i pełnej przewagi centrum współczesnego kapitalizmu, której symbolem była grupa G7, oczywiście na czele ze Stanami Zjednoczonymi, zwycięzcą zimnej wojny i państwem, które postanowiło również zaplanować XXI wiek, czego przejawem była idea nowy, taki Project for New American Century. Niektórzy, zwłaszcza ci, którzy lubią osłabiać znaczenie tego klubu, tego projektu, lubią przypominać, że najpierw pojawiło się jako akronim BRIC w 2001 roku w analizach Jima O'Neilla, to był analityk Goldman Sachs, i niektórym się jakby tutaj teści plączą i twierdzą, że on rzekomo był założycielem tej grupy. Nie, on po prostu stworzył koncepcję statystyczną, koncepcję zachęcającą globalnych inwestorów, a więc korporacje, do inwestowania i mnożenia kapitału, akumulacji kapitału w tych rozwijających się rynkach, oczywiście rynkach zależnych i podporządkowanych logice neoliberalnej. Natomiast specyfiką nauk społecznych, to warto podkreślić, jest to, że idee, które się pojawiają w życiu społecznym, mogą być wykorzystywane przez innych i w innym kontekście, nadając im nową treść, i tym w istocie była inicjatywa w 2006 roku podjęta przez Rosję i Brazylię, tutaj się to podkreśla, a potem dołączyły również Chiny, dołączyły Indie i taka była geneza. Natomiast oczywiście pytanie, czym jest BRICS, sugeruje nam odpowiedź na istotę tej grupy i tutaj są różne definicje.
Ostatnio jestem też członkiem niedawno założonego Instytutu Badań BRICS, wiceprzewodniczącym Rady Programowej tej fundacji. Mieliśmy zresztą pierwszą konferencję, na której gościliśmy pana również redaktora. Tam te dywagacje pomiędzy badaczami z różnych dyscyplin, stosunków międzynarodowych, ekonomistami, prawnikami, dawały różne odpowiedzi na to pytanie. Pierwsze to, co trzeba zauważyć, to BRICS nie jest organizacją międzynarodową, nie jest organizacją sformalizowaną. To po pierwsze. Po drugie, jest instytucją społeczno-polityczną, która ewoluuje i która tworzy coraz głębsze i coraz bardziej wielowymiarowe więzi pomiędzy swoimi członkami. Jak już powiedziałem na początku, to były te państwa silne, półperyferyjne: Brazylia, Rosja, Indie, Chińska Republika Ludowa, i potem dołączono symbolicznie Republikę Południowej Afryki, która jest znacznie słabsza, ale która dopełniała pewnego zamysłu tej instytucji, którą było gromadzenie różnych cywilizacji, które były tak czy inaczej zdominowane przez dominującą cywilizację zachodnią, co zresztą odnajduje refleks w takiej powielanej kategorii w literaturze zachodniej: The West and the Rest. Prawda? Więc to jest próba the rest, żeby się upodmiotowić. W związku z tym nie jest sformalizowana, ale jest to instytucja, dlatego że jeżeli mobilizuje się duże nakłady sił w tak ważnych państwach i organizuje coroczne szczyty, w tym roku będzie 16, pierwszy był w 2009 w Jekaterynburgu, to znaczy, że kryje się za tym jakiś sens. Ten sens oczywiście może się zmieniać, dlatego że każdorazowo należy badać etap danej organizacji, w tym wypadku instytucji, w kontekście całości rozwijającego się układu sił, interesów, możliwości, ograniczeń w danym okresie, po prostu momencie historycznym. Więc niewątpliwie długi czas ta grupa miała za zadanie budowanie zaufania i więzi po to, żeby wzmacniać potencjał państw półperyferyjnych wobec zdecydowanych przewag cywilizacji zachodniej. Tego przejawem było zwłaszcza istotnym takim krokiem do przodu były powołanie nowego Banku Rozwoju BRICS i Funduszu Rezerw Walutowych BRICS w 2014 roku na szczycie w Indiach. Natomiast generalnie instytucjonalizacja polegała na zwiększaniu ilości i jakości wspólnych przedsięwzięć, idei, również strategicznego partnerstwa ekonomicznego, które pierwszy raz było na szczycie w UFie w 2015 roku podjęte. Natomiast to cały czas nosiło bardziej charakter budowy zaufania, budowy więzi, przygotowywania się do czegoś, co ma nastąpić później i czego świadkami właśnie jesteśmy. Ja lubię niedowiarkom przypominać, że Unia Europejska, integracja europejska nieco inaczej wyglądała w 1957 niż w 2009 przy podpisywaniu traktatu lizbońskiego, i również dzisiaj w 2024, bo przecież nie ma nawet już Wielkiej Brytanii. Także dostrzeganie dynamiki i historii, czyli ewolucji, jest czymś niezbędnym w poznawaniu również aktorów międzynarodowych, aktorów politycznych i tak dalej. Natomiast moja definicja, którą wypracowałem na podstawie zwłaszcza ostatnich 2-3 lat, bo trzeba przyznać, że lata tak 2016-2020 to było takie trochę zahibernowanie grupy BRICS, zwłaszcza tutaj niedobrą rolę odegrał prezydent Bolsonaro w Brazylii, który był nastawiony na osłabienie BRICS-u i zbliżenie się do Stanów Zjednoczonych.
I odzyskała ten impet w ostatnich latach, więc moja definicja, która no jest oczywiście dyskusyjna, która jest też poddawana krytyce, dotyczy istoty zagadnienia, a istotą jest strategiczny cel. I dlatego ja nazywam grupę BRICS międzycywilizacyjnym stowarzyszeniem państw dla nowej ery. Brzmi oczywiście wzniośle, ale dlaczego tak właśnie nazwałem? Po pierwsze międzycywilizacyjne, bo jak już powiedziałem, reprezentowała przedstawicieli czterech różnych cywilizacji. Do tego, i dlatego jest ten element jakościowej zmiany wejścia na nowy etap, no, w tamtym roku, w 2023 roku na szczycie w Republice Południowej Afryki w Johannesburgu zostały zaproszone po 12 latach przerwy kolejne państwa, zaproszono sześć państw, i z czego cztery państwa już w pełni się zgodziły. Argentyna odrzuciła z powodów, o których możemy porozmawiać, i Arabia Saudyjska właściwie jest w pewnym rozkroku, ale uważam, że bliżej pełnej akceptacji niż dalej. I te państwa, pięć, jest przedstawicielami cywilizacji islamskiej. Czyli nie ma tam tylko przedstawicieli cywilizacji zachodniej. To oczywiście nie jest przypadek. To jest otworzenie określonego kontekstu kulturowego, istotnego rywalizacji. Dlaczego natomiast nazywam go Związkiem Państw dla Nowej Ery? No, nie jest to, mówię, organizacja sformalizowana. Ma to swój sens. Natomiast nowa era jest pojęciem, które zaczerpnąłem z narracji chińskiej, Chińskiej Republiki Ludowej. Dlaczego z Chińskiej Republiki Ludowej? Bo oczywistym jest, że to właśnie Chiny przez swoją strategię rozpoczętą pod koniec lat 70. rozsądną stały się dzisiaj altercentrum globalizacji i na podstawie swojej oryginalnej filozofii konfucjanizmu, pomieszanej oczywiście z marksizmem chińskim i interpretacją globalizacji, rozwinęły potencjał do tego, żeby budować nową erę, nową erę. Najpierw wewnątrz Chin, później również w stosunkach międzynarodowych. I ta nowa era, oczywiście Chiny mają tutaj własną agendę, ale istotą nowej ery, oczywiście, jak łatwo zauważyć, jest odejście od starej ery. Natomiast czym jest stara era, tak jak ja ją interpretuję i oczywiście mogę ją wyinterpretowuję oczywiście z narracji grupy BRICS-u i tych funkcji i zadań, które sobie stawia. No najlepiej to chyba wyraził prezydent Brazylii Lula da Silva, który krytykując agendę ONZ-owską 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślił po prostu, że promowana przez Zachód walka o ograniczenie zmian klimatycznych jest niesprawiedliwa, ponieważ wiele krajów rozwijających się jest wciąż dotkniętych głodem, ubóstwem, innymi plagami życia. Miliard ludzi przecież głoduje, a ci, którzy korzystali na procesach kapitalizmu globalnego, raptownie chcą przejść nad tym faktem, jak gdyby nigdy nic. I dlatego Lula da Silva wyraźnie mówił, że ci, którzy przewodzili rewolucji przemysłowej i niczym drapieżcy praktykowali kolonialną grabież surowców w celu ich sprzedaży na rynku światowym, ponoszą główną odpowiedzialność za kryzys. To coraz intensywniej podkreśla się, że stara era jest erą dominacji różnych mocarstw zachodnich, które w różnych cyklach ekonomicznych dominowały, od Niderlandów, wiadomo, Wielkiej Brytanii, Imperium Brytyjskiego, do Stanów Zjednoczonych, ale zawsze według tego paradygmatu właśnie zysku ponad wszystko i wyzysku słabszych cywilizacji, słabszych państw. Dlatego nowa era, bo ona ma zamiar stworzyć nowy paradygmat, nowy sposób organizowania stosunków międzynarodowych, który tą relację zysk-strata, takie binarne podziały, West and the rest, prawda, raz na zawsze anulują i jak Chińczycy twierdzą, ma być to realizowane na podstawie wizji wspólnego losu ludzkości i to w dużym stopniu wpływa na filozofię międzynarodową grupy BRICS, która oznacza konieczność demokratyzacji stosunków międzynarodowych, czyli upodmiotowienia w stosunkach międzynarodowych, nie mylić
z eksportem demokracji liberalnej, bo tutaj niektórzy zaraz będą mówili, co Chiny i demokracja, co on mówi. Nie, nie. Podstawowe prawo teorii stosunków międzynarodowych odróżniają od ustrojów politycznych wewnątrz państwa. No, to jest metodologiczne podstawy i każdy, kto studiuje stosunki międzynarodowe, to wie. Natomiast wzajemne uwzględnienie interesów, a przede wszystkim poszanowanie suwerenności narodów i ich prawa określania własnych trajektorii rozwoju zgodnie z afrykańskim przysłowiem, jak mówił przywódca Chin na szczycie w tamtym roku. Jeśli chcesz iść szybko, idź sam, a jeśli chcesz iść daleko, idź razem z innymi. I dalej mówi, powołując się na filozofię afrykańską, Ubuntu nieprzypadkowo, jestem, ponieważ jesteśmy, która pochodzi z afrykańskiego dialektu Nguni Bantu i oznacza humanizm, to znaczy, że jednostka i społeczność stanowią uzupełniającą się jedność, czyli nie może być indywidualizmu, który stoi jako na czele tej ekspansji, globalizacji i rzekomej uniwersalizacji w wersji zachodniocentrycznej. W związku z czym ta filozofia pozwala na kształtowanie nowych projektów i wizji na jej podstawie, co odróżnia grupę BRICS od grup G7 i G20, które są zawężone do interakcji no, ekonomicznych, czy G7 to można powiedzieć ekonomiczno-politycznych ekskluzywizmów. No dobrze, ale wracając do tego, co powiedział, co cytowałem prezydent RPA na wstępie naszej rozmowy, cytuję: razem możemy stworzyć bardziej sprawiedliwy świat. To właściwie takie zdanie jest wypowiadane przez przywódców różnych państw, również Zachodu, właściwie na większości szczytów międzynarodowych. Jest o tym sprawiedliwym świecie, żebyśmy razem tworzyli i tak dalej go. Więc jaka jest rola BRICS w polityce i gospodarce światowej? Na ile ten sprawiedliwy świat nie okaże się kolejnym po prostu jakimś marketingowym zagraniem? No otóż za pojęciami rzeczywiście muszą iść czyny, natomiast kontekst historyczny pokazuje jasno, hegemonia należała do cywilizacji zachodniej i te przewagi były wynikały z różnych obiektywnych i subiektywnych elementów, no bo oczywiście możemy mówić o innowacyjności technologicznej, wynalazczości pomysłowości Zachodu, niewątpliwie, no ale kolonializm, wyzysk czy rasizm to jest druga strona medalu, o której nie możemy tutaj zapominać, więc ta nierówność istotowa, która pozwalała tym silnym żyć kosztem słabszych, to nazywamy niesprawiedliwością, oczywiście, w istocie. Bo jeżeli ktoś, jakieś państwo nie może korzystać w pełni ze swoich możliwości, nie może rozwinąć przemysłu, nie może rozwijać się technologicznie, nie może mieć niezależnej polityki, bo silni zwracają mu uwagę, że to jest z ich interesami sprzeczne i mają różne narzędzia, żeby doprowadzić do jego powstrzymania, czy dzisiaj sankcjami, czy interwencjami militarnymi, czy agendą ONZ-u, czy środkami ekonomicznymi poprzez dostosowania strukturalne Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no to oczywiście jest to stan niesprawiedliwości. Bo sprawiedliwym jest to, żeby korzystać ze swoich obiektywnych możliwości. A jeżeli ktoś w imię swoich partykularnych interesów je ogranicza, niszczy często, no to jest to niesprawiedliwe. Więc w tym kontekście należy to umieszczać. Inny kontekst mają oczywiście silni, którzy rzeczywiście potrafią żonglować pojęciami tak, jak im to odpowiednio pasuje, prawda? Tak jak była idea wolnego handlu na fladze globalizacji od lat 90., a kiedy się okazało, że kraje właśnie te półperyferyjne, zwłaszcza Chiny, nauczyły się grać w tą grę i zaczęły zwyciężać, no to zaczęto rozregulowywać system Światowej Organizacji Handlu, czyli te, prawda, symbol liberalnej globalizacji.
więc zmieniać zasady gry, czy przystosowanie nielegalnych sankcji powstrzymujących, ingerujących po prostu w wewnętrzne stosunki. No te państwa, no oczywiście trzeba byłoby każde przeanalizować z osobna, ale nie mają agendy narzucania swojej ideologii, nie mają agendy narzucania swojego wzorca gospodarki i narzucania swojego wzorca kulturowego innym, i to pozwala na poszukiwanie przez każde państwo tych dróg do rozwoju w swobodnym dołączaniu się do grupy BRICS, czego jesteśmy po prostu obecnie świadkami. Jak już mówiliśmy, cztery państwa, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Iran i Etiopia dołączyły, Arabia Saudyjska się waha. Argentyna, w której wygrał proamerykański kandydat, odwołała swoje aspiracje do BRICS-u. Spowodowały, że to jest grupa ogromna, tak jak tutaj pan redaktor to wcześniej wymienił, licząca 45% globalnej ludzkości. Tam nikt do niczego nie zmuszał, nic nikomu nikt nie narzucał, i ten stan niesformalizowania, który jest typową takim przejawem myślenia właściwego cywilizacji zachodniej, tu okazuje się atutem, daje to większą elastyczność, większą spontaniczność, ale pełną również dobrowolność, i taki jest sposób rozwijania, taka jest metoda po prostu BRICS. Natomiast wiemy już, że obecnie na zbliżający się szczyt w Kazaniu, który będzie miał miejsce w październiku, jest chętnych do przystąpienia do BRICS, który się nazywa już BRICS Plus, aż 34 państw. Wiemy też, że nie będzie w tym roku przyjmowania nowych pełnych członków. Ze względu na te idee, które zresztą projekty, nie tylko idee, projekty, które mają być wprowadzone obecnie na szczycie w Kazaniu. Natomiast przewiduje się formułę outreach i formułę państw partnerskich, 34 państwa, które aspirują do grupy BRICS. W związku z tym oczywiście początkowy stan, można powiedzieć, że była to grupa o wymiarze geoekonomicznym, tak jak mówiłem, zaczyna przekształcać BRICS w formułę już wielowymiarową, dlatego że mówi się już o trzech wymiarach teraz współpracy, nie tylko ekonomiczno-finansowym, ale również politycznym i bezpieczeństwa oraz people to people, czyli wymiana i rozwijanie wzajemnych kontaktów między cywilizacjami na poziomach kultury, na poziomach poznania wzajemnego. I stąd BRICS rozwija agendę, oryginalną agendę własnych przedsięwzięć, które powodują, że, powtarzam, nie można jej zaliczać do tych samej ligi znaczeń co G7 i G20. No i warto sobie tutaj wymienić kilka z tych, które miały w 2024 miejscu. Otóż w czerwcu odbyły się w Kazaniu pierwsze igrzyska BRICS, gromadząc sportowców z 80 aż dwóch krajów, z tym zachodnich krajów, zarówno również z Izraela i Palestyny. Więc przykład tego, jak nie wykluczamy żadnych państw w tym wymiarze, a wiemy, co dzieje się z różnymi organizacjami, jeżeli chodzi o sportowców rosyjskich, zwłaszcza, którzy z jednej strony mają żyć w autorytarnym reżimie, zniewoleni, a z drugiej strony cierpieć za decyzje polityczne tego reżimu. Nie wiadomo za bardzo, jak to ugryźć od strony logicznej, więc jest to strona ideologiczna. Również odbył się szczyt mody BRICS Plus pod hasłem decentralizacja i demokratyzacja. Aż 60 krajów zebrali się przedstawiciele mody. Odbył się festiwal filmowy, i to już któryś tam z rzędu 2016 roku, aby kroczek po kroczku poznawać się z dorobkiem kulturowym w tym wymiarze ważnym państw przynależących właśnie nie do Zachodu, bo przecież nasza wyobraźnia kulturowa i wyobraźnia geopolityczna również jest
w dużym stopniu określana przez potęgę niewątpliwą kina Hollywood, czy dzisiaj narzędzia rozprowadzania tych wartości, schematów przez Netflixa, no to łatwo sprawdzić, wchodząc do co do drugiego domu w Polsce. Nie do przecenienia jest również taka inicjatywa jak sieć uniwersytetów BRICS, tym bardziej, że rozpoczęto tworzenie własnych rankingów uczelni, a więc alternatyw wobec zachodnich mierników jakości i wpływu. Dzisiaj, prawda, studenci, no i naukowcy są przekonywani, że te rankingi to tam gdzieś Zachód, USA, Wielka Brytania, a więc jak tam jest najwyższa nauka, to nasza się nie liczy, a więc to, co tam jest tworzone, my musimy tylko przyswajać i papugować. To również zmiana tego paradygmatu. Wreszcie propozycja inicjatywy giełdy zbożowej czy utworzenia sieci informacyjnej BRICS to pokazuje, że BRICS to nie tylko instytucja, ale to również praktyczne, ewolucyjne budowanie nowego paradygmatu. I tutaj symboliczne, chociaż oczywiście ma to wymiar niewątpliwie ideologiczny w pewnym sensie, jest, że John Shipton, ojciec Juliana Assange'a, otrzymał podczas Tygodnia Cyfrowego w Kazaniu nagrodę od Stowarzyszenia Dziennikarzy BRICS. Także widzimy, że jest to no, bardzo wielowymiarowe przedsięwzięcie. A czy Pana zdanie waluta BRICS może zmienić, czy zmieni globalny układ sił? Znaczy, trzeba powiedzieć, i to znowu przypomnieć tym wszystkim niedowiarkom. W 2009 roku, no to po każdym szczycie były deklaracje były podpisywane i no, tam one były węższe, szersze. Podejmowały kwestie ekonomiczne też, opinie na tematy różne, aktualne, polityczne. Natomiast w 2009 było podkreślane, że grupa BRICS jeszcze wtedy zmierzać chce do dedolaryzacji. Dedolaryzacji. A przecież dolar, rwany od złota w 1971 roku, był aktem pełnej hegemonizacji Stanów Zjednoczonych i zniesienia systemu Bretton Woods. I jakkolwiek wiele rzeczy nie wychodziło, wychodziło, było rzeczywiście takie efemeryczne, było takie troszkę symulowanie, na przykład nowy bank rozwoju BRICS. Tak naprawdę za zaledwie 32 miliardy dolarów przez swoją historię pożyczył, więc jest to znacznie słabsze niż chociażby Bank Światowy czy Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Natomiast dedolaryzacja postępuje i w najbliższym szczycie w Kazaniu wiele wskazuje na to, że będą tutaj podjęte bardzo nowatorskie i ważne z punktu widzenia układu geoekonomicznego, a zatem i geopolitycznego decyzje. Z tym, że jest tutaj na stole kilka możliwości. Pierwszą z nich jest ta wspólna jednostka rozliczeniowa, która będzie wspólną walutą. Natomiast nie jest ona aż taka pewna na tym etapie. Mówi się również o platformie wielostronnych rozliczeń i płatności w cyfrowych walutach BRICS, łącząca rynki finansowe, tak zwana BRICS Bridge, która ma być analogiczna do mBridge realizowanego z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych, która ma uzupełniać systemy wewnątrzbankowe, takie jak rosyjski SPFS, irański CPM i rozliczające transakcje finansowe i 60% handlu we własnych walutach. Bardzo istotne. Bardzo prawdopodobnie uważam, że zostanie uchwalony, uzgodniony system płatności oparty na blockchainie, który całkowicie omija dolara amerykańskiego, a przede wszystkim SWIFT. I ten system BRICS Pay, sam nie chciałem wierzyć, ale z wielu źródeł te informacje padają. Tym systemem omijającym SWIFT jest zainteresowane aż 159 państw, czyli znaczna większość po prostu aktorów międzynarodowych. Dlaczego? Tutaj jest to chyba najważniejsze. Cel i siła BRICS. Mimo że tego, że tak wielu łączy, tak wielu dzieli tak wiele, bo są to państwa bardzo zróżnicowane, to jest oczywiście wyolbrzymiane przez przeciwników tej grupy.
Ale wszystkich łączy strach przed tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli militaryzacją dolara. Dolar, który był walutą globalną, walutą globalnego zaufania, wraz ze słabnącą hegemonią, został po prostu zmilitaryzowany. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Stał się bronią o charakterze geoekonomicznym, czego przykładem jest odłączanie państw od grupy, od systemu SWIFT, który jest niby prywatny, ale jest właściwie podporządkowany od czasów, kiedy odłączono Iran przez Anglosasów. No i drugim takim elementem było konfiskata środków bankowych rosyjskich na zachodnich kontach, która no całkowicie podważa wiarygodność systemu zachodniego i własności prywatnej i umów. No oczywiście wiadomo, że to jest uzasadnione rywalizacją i interwencją rosyjską na Ukrainie. Niemniej jednak dla państw świata jest to sygnał, że może to dotknąć każdego w każdej chwili, kiedy schodzący hegemon, ale posiadający te instrumenty, będzie chciał. W związku z tym dlatego ominięcie SWIFT i dedolaryzacja jest tak atrakcyjna dla każdego. Również być może zostanie w kazaniu podjęta kwestia systemu ubezpieczeń, a nawet agencji ratingowej BRICS, która będzie niezależna od zachodnich gigantów. Wiemy, że trzy agencje ratingowe amerykańskie dominują na rynkach finansowych i wiemy, że one już pokazały w 2007 przed kryzysem tym finansowym, jak no, omijać wiarygodne prognozy, skoro potem okazało się, że miał być dobrze, a przyszedł największy kryzys od wielu, wielu dekad. Więc uważam, że ten projekt waluty wspólnej wartości, wspólnej waluty, tak zwany the unit, który rozważany jest na BRICS Business Council, niekoniecznie jeszcze wejdzie teraz na spotkaniu BRICS Plus za miesiąc. Są takie projekty, że on ma być w 40% powiązany ze złotem, 60% z koszykiem walut narodowych. Inni mówią, że oprócz walut narodowych takie bogactwa jak ropa naftowa, czy pszenica, czy srebro będą uwzględniane, a wiemy, że tutaj BRICS ma dużo do powiedzenia, bo przecież prawie połowa tych surowców strategicznych należy do krajów BRICS Plus. Także to będzie moment przełomowy i to zauważają niewątpliwie ci, którzy najwięcej na tym mogą stracić. O tym otwarcie powiedział kandydat, no i były prezydent Trump, który niedawno stwierdził, że te państwa, które będą omijały w handlu dolara, będą obarczone 100% cłem, jeżeli będą chciały, prawda, w Stanach Zjednoczonych z nimi handlować. Także sytuacja jest strategicznie poważna i siła tego mechanizmu BRICS jest zasadnicza dla upadku dominacji dolara, a więc definitywnemu końcowi hegemonii amerykańskiej, no i umocnieniu się świata wielobiegunowego, o którym te wszystkie państwa od kilkunastu lat mówią. A czy BRICS jest zagrożeniem dla pozycji ONZ-u? Otóż Organizacja Narodów Zjednoczonych była wielkim przedsięwzięciem w ramach Układu Jałtańsko-Poznańskiego po II wojnie światowej, która doprowadziła instytucjonalizację współpracy na niespotykany właściwie w historii poziom. Wielowymiarowy i bardzo dobry. Z tym, że jej funkcjonalność była najwyższa wtedy, kiedy w świecie panowała równowaga sił. Równowaga sił zimnowojenna oczywiście.
Natomiast od końca zimnej wojny ich, mimo że system się rozwija, ONZ jest bardzo sformalizowany, tak, jak już lubimy mówić o sformalizowaniu, jest bardzo rozgałęziony, ma ogromne, no może nie ogromne, ale ma się wystarczające środki na wiele przedsięwzięć, de facto nie powstrzymuje postępującego chaosu międzynarodowego, wynikającego z właśnie globalnego przebudzenia politycznego, o którym tak ostrzegał Imperium Amerykańskie jeszcze Zbigniew Brzeziński w 2009 roku. Ono nastało i ONZ nie potrafi tutaj sobie radzić z tymi problemami, jest po prostu niefunkcjonalny. Co ciekawe, w 2019 roku nawet ONZ podpisało specjalną umowę ze szczytem w Davos z Klausem Schwabem, czyli jakby nie było przedstawicielem transnarodowej klasy korporacyjnej na strategiczną współpracę. Więc coraz bardziej stało się elementem budowy tej globalizacji neoliberalnej, w której to kapitał ponadnarodowy, wielkie korporacje mają mieć decydujący głos. Co obserwujemy, czego chyba na tym portalu nie muszę nikomu tłumaczyć, bo tych faktów jest dużo. Natomiast pojawiają się informacje, ja jestem w stanie i opinię, że formuła BRICS może się stać takim następcą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Następcą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Świadczy o tym po pierwsze to, że podejmuje tak wiele różnego rodzaju formatów. Ja tylko część z nich tutaj Państwu pomówiłem. Ze wszystkich, prawda, w różnych wymiarach pod szyldem BRICS następuje współpraca od medycyny, od prawa, od grup statystycznych, od właśnie kultury, aż do Komitet Bezpieczeństwa BRICS, który jest proponowany obecnie przez stronę irańską, członka BRICS-u już, jako właśnie te narzędzie budowy nowej wizji bezpieczeństwa globalnego w sytuacji, kiedy żyjemy w niebezpieczeństwie globalnym, to niewątpliwie te konflikty i wojny toczone są tego przejawem. Więc uważam, że może to iść w tym kierunku. Przede wszystkim bez zasady wybranych mocarstw, tak jak w ONZ-cie, które to mocarstwa zasiadają w Radzie Bezpieczeństwa jako stali członkowie i mają prawo weta. Tak? Więc Zgromadzenie Ogólne może sobie mówić, i tak jak obecnie wzywać Izrael na przykład do powstrzymania okupacji i tego tragicznego, strasznego postępowania w Palestynie, a dzisiaj już ekspansji w kierunku Libanu wojennej, a i tak nic nie będzie z tego, nie będzie miało to żadnych konsekwencji. Z punktu widzenia psychologii wydaje mi się, że to jest jeszcze dużo gorsze, jakby nie było w ogóle żadnych propozycji, organizacji, bo to dopiero buduje taką atmosferę totalnej bezsilności. No, bo jest organizacja uniwersalna i ona nie może rozwiązywać tych poważnych problemów. O tym również świadczy, że najnowszy projekt, niedawno podpisany, głosowany w Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak on się nazywa, nowe Forum Przyszłości ONZ, czy jakaś podobna nazwa jest, przepraszam, zaraz sobie przypomnę, to ono ma za zadanie oczywiście reformę ONZ-u, ale głównie chodzi tutaj o to, żeby osłabić pozycję Rosji jako tego jedynego złego wetującego. Nie na darmo ten Pakt Przyszłości został, wystąpiły przeciwko niemu Rosja, Iran i Chiny, czyli trzy silne państwa BRICS. Ale o tym, że musi się coś zmienić, jeżeli ten świat
ma w przyszłości rozwijać się stabilnie i pokojowo, no jest też aktywność Republiki Południowej Afryki, która w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości no, wszczęła prawda, sprawę przeciwko właśnie postępowaniom Izraela w Palestynie, no powołując się zresztą, mając moralny mandat do tego jako państwo, które zwalczyło apartheid, czyli ten system rasistowski. A kto skorzysta najwięcej, a kto straci na umacnianiu się BRICS? No po pierwsze stracą państwa dotychczasowego centrum, czyli państwa G7. Jeżeli oczywiście BRICS będzie się dalej rozwijało wielowymiarowo, bo do tej pory no to handel międzynarodowy i zyski korporacji umiejscowionych w tych państwach najsilniejszych dalej spokojnie kwitły również, korzystając z rynków zbytu i koneksji z elitami korporacyjnymi państw grupy BRICS, to niewątpliwie. Przecież zależność chińsko-amerykańska jest też przeogromna. Ale jeżeli coraz więcej przedsięwzięć będzie się odbywało poza G7, poza ich wpływami, no to oczywistym jest, że one będą tracić. Ale to może jest być ważniejsze z punktu widzenia postępu cywilizacji. Ja mówię tutaj o tego postępu w cudzysłowie, który jest lansowany jako agendy kulturowej agresji, ale postępu prawdziwego, czyli sprzyjającego rozwojowi społecznemu. Otóż wydaje mi się, że tą regułą naczelną, paradygmatyczną, która BRICS Plus, wzrastając ilościowo i jakościowo, chce wprowadzić, jest zasada przyporządkowania kapitału do rozwoju społecznego. Przyporządkowania. Nie podporządkowania, tylko przyporządkowania, a więc BRICS od początku powiadający pewne elementy właściwie tego ładu liberalnego, mówiącym o liberalizacji, o współpracy handlowej, o instytucjach, o reformach tych instytucji, takich jak MFW, to powielał. To wszystko jest przedmiotem kontynuacji, mówiąc językiem Hegla, ale negacja ma nastąpić w tym wymiarze, że ten kapitał i handel, i inwestycje, i finanse nie mogą się rozwijać ponad dobro wspólne, ponad dobro społeczeństw. Nie mogą prowadzić do korzyści spływających do rajów podatkowych wielkiej oligarchii światowej kosztem społeczeństw. Czyli kapitalizm na tym etapie dziejów musi być przyporządkowany i rozwój społeczny powinien temu służyć. Co widzimy, czego Chińska Republika Ludowa jest najlepszym tego przykładem. Natomiast no, G7, na którym ostatnio gościł Larry Fink, czyli szef największej superkorporacji inwestycyjnej BlackRock, która kontroluje około 10 milionów dolarów, jest przykładem tego, że model no, tej starej ery, ten odchodzący, polega na tym etapie już na podporządkowaniu państw i instytucji interesom globalnego kapitału, transnarodowej klasy korporacyjnej, no bo tam słuchającym właśnie szefom tych potęg zachodnich tłumaczył Larry Fink, że trzeba szukać nowych przestrzeni do akumulacji kapitału, do prywatyzacji, na przykład przejmowania szpitali na świecie, a potem wynajmowania ich państwom czy społeczeństwom. No bo wyobraźmy sobie, nie tak to trudno sobie wyobrazić dzisiaj, bo NFZ to okazuje się nie wypłaca pieniędzy niektórym szpitalom w Polsce. No, obciążeni jesteśmy również obsługiwaniem obywateli ukraińskich przecież, więc na to idą pieniądze. No i ten szpital nie ma za co już funkcjonować i zostaje przejęty, natomiast potem wynajmowany przez BlackRock czy inne Fidelity już państwu i społeczeństwu. Także tutaj jest całkowita rozbieżność paradygmatu i to jest chyba, jeżeli BRICS Plus pójdzie w kierunku pozytywnym, a może iść w kierunku również takim bardziej powielającym, to nie, cały czas nie jest do końca powiedziane, powielający pewne schematy korporacyjne, no to ten globalny kapitał prywatny, transnarodowy również osłabnie. A jak
Powinna się w tej układance, o której Pan mówi, pozycjonować Polska, nasze państwo. Jakie są szanse, jakie zagrożenia dla nas, zwykłych obywateli? No cieszę się, panie redaktorze, że to pytanie padło, zwłaszcza, że na tym Instytucie Badań BRICS, na naszym seminarium, pan profesor Stanisław Bieleń, również członek Rady Naukowej, stwierdził, że na ostatnim Kongresie Politologii w Łodzi na 600 około wystąpień nie było żadnego o grupie BRICS. Czyli można powiedzieć, że polska nauka nie ma z tym problemu, że coś takiego istnieje. No ja tą próżnię, jak już mówiliśmy, od kilkunastu lat próbuję wypełnić, widać nieskutecznie. No więc albo tych 600 osób, znaczy nie mówię osobowo, ale większość naukowców w Polsce ma rację i można zamykać oczy na obiektywne przekształcenia się świata wokół nas, albo nasz Instytut Badań BRICS jest skierowany na przyszłość. Otóż, jeżeli używać kategorii geopolitycznych, to Polska jest lojalnym członkiem Zachodu, a zwłaszcza osi anglosaskiego Heartlandu. Te pojęcie geopolityczne używam od profesora Kisa Weinerbergela, niderlandzkiego badacza, bo ona oddaje centra decyzyjne swojej światowej geopolityki. No i Polska jest tego niewątpliwie ważnym elementem. Zresztą niedawno premier Orban wskazał, że to Polska jest odpowiedzialna za dezintegrację europejskiej agendy międzynarodowej, dlatego że tą oś opartą na europejskich mocarstwach Berlin-Moskwa zastąpiła osią Londyn-Warszawa-Kijów. No i oczywiście te zobowiązania z tego tytułu widzimy w naszej aktywności. Więc no nie spodziewam się, że tu nastąpią szybkie zmiany, ale zapaliło się pewne światełko. Pojawił się od pierwszy raz od 45 lat przywódca Indii, Narendra Modi, i podpisano strategiczne partnerstwo z Polską. Co ciekawe, w dziewiątym punkcie tego partnerstwa zostało wskazane, że żyjemy w świecie wielobiegunowym. To jest istotne. W dziesiątym, że uznajemy porządek oparty na zasadach, przypominam, to jest narracja amerykańska, ale tutaj uzupełniono ją, że jednak ten porządek jest oparty o kartę ONZ, a nie wolę hegemona, więc bardzo dobrze. No ale również było zaangażowanie na rzecz budowy wolnego, otwartego i opartego na zasadach regionu Indo-Pacyfiku, czyli tutaj Polska z Indiami wpisuje się w tą narrację powstrzymania Chin, no ale na pewno nie powstrzymania Indii od kontaktów, dobrych relacji, strategicznego partnerstwa z Rosją, dlatego że Indie, wzmacniając Rosję, zwłaszcza po tej interwencji rosyjskiej i sankcjach, które na nie spadły, kalkuluje w sposób następujący, żeby pomóc Rosji ostać się silnym mocarstwem, żeby przyszły świat nie był zdominowany przez Chiny i ich wasali i Stany Zjednoczone i ich wasali. Taka jest kalkulacja indyjska. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, no, Polska, która zamyka oczy na tą rzeczywistość, jest Polską, która staje się ahistoryczna. Jest Polską, która staje się ahistoryczna. Braki refleksji naukowej, no niestety, niosą tutaj swoje określone konsekwencje, ale jeszcze większe braki występują w interpretacji jakościowych przemian porządku międzynarodowego. No więc jeżeli nie kształci się u nas, nie tworzy się nowej matrycy poznawczej, a funkcjonujemy w schematach, które są charakterystyczne dla starej ery, czyli centrum Zachodu i imitacja wzorców centrum jako taktyka modernizacji, no to niestety nasze możliwości są osłabione.
Oczywiście wiadomo, że problemem jest tutaj Rosja, atawistyczna nienawiść Polaków do Rosjan, przynajmniej pewnej części Polaków, częściowo związana z historią, częściowo z najnowszymi sposobami tworzenia percepcji. Jest to pewien problem, natomiast no, BRICS staje się formułą no, wielowymiarową i no, ja właśnie powtarzam, że kto by się spodziewał, że Arabia Saudyjska, żaden sojusznik USA tam się znajdzie, a dzisiaj również w BRICS zamierza znaleźć się inne silne państwo NATO, czyli Turcja. A więc nie jest wykluczone, że i nastąpi metamorfoza i jakościowa zmiana percepcji również w Polsce, zwłaszcza jak ten pociąg BRICS Plus przyspieszy, co jest bardzo możliwe w najbliższych miesiącach. No dobrze, a to tak jakby praktycznie, pójdźmy na chwilę w praktykę. Gdyby pan jutro dostał nominację na doradcę społecznego prezydenta RP, to jakie trzy zalecenia w obszarze, o którym rozmawiamy, padłyby z pana strony w kancelarii prezydenta? No po pierwsze, powołanie Instytutu Badań Briksologicznych, co teraz no, próbuję wypełnić na poziomie no, prywatnym ten instytut, który mamy, i zgromadzenie w tym instytucie specjalistów, których mamy. I, no, oczywiście ja wierzę w jakie możliwości i zdolności wielu polskich naukowców, którzy zajmują się różnymi krajami, no być może najmniej Rosją, bo tutaj widzę skuteczne unikanie pewnych faktów, ale zgromadzenie tych specjalistów i rozpoczęcie prawdziwych, wielowymiarowych, niepodporządkowanych ideologii badań, które dadzą nam wiarygodne analizy i możliwości. No, po drugie, oczywiście rozpoczęcie polityki wielowektorowej, a więc aktywnego zainteresowania się wszystkich państw BRICS Plus, aktywizację tej polityki polskiej, szukanie kontaktów i oczywiście budowanie oferty tego, z czym moglibyśmy się tam włączyć. A przypominam, że hasło suwerenności nie tyle politycznej, a nawet kulturowej jest bardzo istotne i potencjał polskiej kultury i polskiego bycia jest jako państwa również przecież półperyferyjnego. Niektórzy nawet w Polsce mówią, że jesteśmy częścią globalnego południa, jest wyraźny, bo jeżeli popatrzymy na historię ostatnich 30 lat, i mamy tutaj kilku przykładów literatury. Wystarczy poczytać Ryszarda Ślązaka, Samozagłada polskiej gospodarki 1989-2016. To widzimy, że my byliśmy poddawani tym procesom, o których mówią państwa BRICS Plus, niezależnie od tego, że oczywiście każdy miał tutaj swoją historię. Ale ograniczenie potencjału, obniżenie płac, czy odrzucanie lokalności w imię tych globalnych wzorców kapitalizmu są również widoczne. I tutaj trzeba byłoby szukać nowych po prostu form wymiany. No i po trzecie, zachęcanie do inwestycji tych, którzy mogą inwestować w Polsce, w alternatywie w dostarczycielu kapitału, no bo polski kapitał, jak wiadomo, przez te 3 dekady został znacznie osłabiony i Polska jest drenowana ekonomicznie przez kapitał nie rosyjski, nie chiński, nie saudyjski, tylko oczywiście kapitał transnarodowy, ale jednak z centrami w państwach zachodnich. Więc tworzenie otwartych, opartych oczywiście na matrycach ekonomicznych, rynkowych, ale racjonalnych, pól otwarcia dla tych alternatyw z tych państw grupy BRICS Plus. No a łatwiej, dzięki temu, że wytwarzana jest agenda wspólna BRICS Plus, to łatwiej można, że tak powiem, tworzyć klastry współpracy z takimi państwami jak no, Arabia Saudyjska, chociaż ona już jest, bo przecież przejęła Lotos częściowo, ale również w innych wymiarach, czy powrócić do
tego projektu, który został zablokowany, którą oferował chociażby tutaj w formie 5G Huawei. Ja nie jestem specjalistą, wiem, że to ma dużo krytyków, nie jestem znawcą, jestem otwarty na dyskusję, ale pamiętam takie zdanie, że no, ci krytycy, no, Amerykanie oczywiście, którzy krytykowali ten projekt nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, Wielkiej Brytanii, mówili o tym, że będziemy podsłuchiwani, a tymczasem no, szefowie Huawei mówili, no my nie podsłuchujemy, ale na pewno nie będziecie podsłuchiwani przez nikogo innego. Czyli krótko mówiąc, Instytut Strategiczny Briksologiczny, dwa, specjalni przedstawiciele w państwach BRICS, intensyfikacja współpracy dyplomatyczno-politycznej, trzy, tworzenie klastrów nowych jakichś tam instytucji otwartych na inwestycje w ramach BRICS i to wszystko, temu wszystkiemu musi tworzyć budowanie matrycy i sprawdzanie autentyczności tych głoszonych postulatów, tej narracji, tej agendy państw BRICS, czy te win-win, to przekłada się na konkretną rzeczywistość ekonomiczną, kulturową czy polityczną. No właśnie, to ostatnie zdanie przypomniało mi, że o tym, co pisał John Perkins w książce Hitman, ekonomiści od brudnej roboty, którą to fragmenty książki publikowaliśmy na łamach tygodnika Spraw Obywatelskich i jaka jest okładka trzeciej edycji tej książki dostępnej na Amazonie, niestety w Polsce jeszcze niedostępnej. Okładka przedstawia kontenery chińskie i amerykańskie. Notabene muszę powiedzieć Państwu, że po 2 latach dobijania się do Johna Perkinsa w końcu zrobiliśmy z nim wywiad, więc jest teraz w trakcie tłumaczenia i redakcji, więc wkrótce będzie również dostępny dla Państwa w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Może to rzucić nowe światło też na te tematy, o których rozmawiamy, bo co by nie powiedzieć o Johnie Perkinsie, to dobrze zna zasady działania ekonomistów od brudnej roboty. I myślę, że tak jak ich nie brakuje w Stanach Zjednoczonych, tak ich nie brakuje w Chinach, które No, wchodzą tylko taka pełną jest. parą do Ameryki Południowej i pełną parą do Afryki. No tak, ale nie znajdziemy dowodów na przeprowadzanie takich akcji, o których mówi Perkins, które są już faktem ze strony Chin. No, oczywiście w ramach budowania przewagi fakty wykorzystywania tej przewagi no, są oczywiste i uzasadnione. To jest logika. Dlatego właśnie dobrym jest posiadanie grupy BRICS, żeby móc hamować to, co się na, co te procesy, które u każdego państwa się pojawiają w postaci, no to Spengler nazywał patos trzeciego wymiaru, wola mocy, że jak się człowiek, państwo w tym wypadku sobie tak silne, że wydaje mu się, że może wszystko i wtedy staje się niebezpieczne, to jest problem i równowaga, którą pozwala uzyskiwać właśnie takie stowarzyszenie państw na nowej ery jest tutaj uzasadnione, jeżeli oczywiście to stowarzyszenie będzie gromadziło równych, a nie będzie miało swojego komitetu zarządzającego czy generałów, które pochodzą z najsilniejszego mocarstwa, wydających rozkazy wszystkim innym. Na razie nie można tego o Chinach powiedzieć. Nie można tego również wykluczyć. Dlatego w ramach nawet BRICS-u widzimy, że Rosja chociażby z Indiami i Iranem buduje taki korytarz północ-południe, który jest no, alternatywną jednak jedwabnego szlaku właśnie po to, żeby w ramach tego nowego eurazjatyckiego porządku również była równowaga sił i żeby te Chiny w którymś momencie nie pomyślały, że już im wszystko można. No tak. Chociaż nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili, tak się zawiesiłam. Mieliśmy go pokazać w tym roku na forum geopolitycznym 6 edycji filmu o tym, co Chiny robią w Ekwadorze i że to właściwie
niczym się nie różni od tego, co Stany Zjednoczone robiły w tym państwie w czasach, kiedy jeszcze Perkins był ekonomistą od brudnej roboty. No ale dobrze, to jest jakby temat też do pogłębienia. Tak jak pan mówi, trzeba być tutaj czujnym i patrzeć na ręce tym, którzy kształtują świat wielobiegunowy. Ostatnie pytanie, panie profesorze, jakiego ważnego pytania przez te wszystkie lata, kiedy pan się zajmował BRICS-em, i to trzeba docenić, proszę państwa, że no bo teraz prawdopodobnie będziemy mieć wysyp różnych ekspertów, bo moda może za chwilę przyjść na BRICS i wszyscy będą się wypowiadać, państwu mówić różne rzeczy w radiach, telewizorach, w smartfonach, którzy się zaczną zajmować tym tematem właśnie teraz, a nasz gość zajmuje się kilkanaście lat, to panie profesorze, przez te wszystkie lata, jakiego pytania nikt panu jeszcze nie zadał i jaka jest na nie odpowiedź? No, nikt mi nie zadał o moje marzenie na temat przyszłego świata wielobiegunowego. O jakiej idei regulującej przyszłą cywilizację, no, świata wielobiegunowego, o jakiej bym marzył? No, jaka jest odpowiedź? Jales Krauss, to był taki polski badacz, stworzył taką kategorię retrospekcji przewrotowej. To jest takie prawidłowość mówiąca o tym, że idea musi mieć odpowiednie warunki cywilizacyjne, swój czas, żeby zostać wprowadzana w życie. Że idee przedwcześnie głoszone w nieodpowiednich warunkach po prostu przekształcają się w swoje przeciwieństwa, bo nie są realizowane. Jak tutaj szczytna idea komunizmu i tragiczne przejawy jej w Związku Radzieckim, oprócz tych, które były pozytywne, bo też takie były, ale niewątpliwie zbyt szybko się rozleciał ten Związek Radziecki, żeby mówić, żeby ta idea była sukcesem. Więc ja, marząc o przyszłości, uważam, że przyszłością cywilizacji, w której możemy współuczestniczyć jako Polacy, jest idea słowiańska. Idea słowiańska, która no, ma swoje dużo odsłon, ale która wiele na to wskazuje, może przyjąć formę następującego wskazania. Otóż w tej idei, zamiast noszenia przez całe życie swojego krzyża, czyli ciężaru walki o przetrwanie, który właściwie cały czas towarzyszy ludzkości, o tym mówiliśmy zresztą w poprzednim naszym wywiadzie, mówiliśmy o prehistorii, zamiast właśnie ciągłego noszenia swojego krzyża, ten krzyż zdołamy z siebie zdjąć i jako wolni ludzie we wspólnocie, razem, twórczo będziemy mogli biegać, skakać, bawić się, cieszyć życiem i zmierzać ku słońcu. Ta metafora, uważam, jest oczywiście dzisiaj marzeniem. No ale wielu mówiło o tym, że od marzeń trzeba zaczynać. I to jest odpowiedź na Pana pytanie. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan profesor Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Katedra Stosunków Międzynarodowych. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, jak zwykle za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję państwu. Państwu też oczywiście polecam wcześniejsze materiały, rozmowy i teksty pana profesora na naszym portalu Instytut Spraw Obywatelskich.pl. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? Już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Spraw Obywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.